Fundacja Poetariat prezentuje Magiczne opowieści. Wieluń, 2022 rok. Czyta Czarek Papaj. Alicja Mikołajczyk. Niekoniecznie amerykański film. Delikatne pukanie rozległo się ponownie. Teraz już byłam pewna, że jest jak najbardziej realne i że przedtem nic mi się nie wydawało. Zastanawiałam się tylko, czy podejść do drzwi, czy udawać, że śpię. W końcu miałam prawo być zmęczona. W podróż wyruszyłam o świcie i jechałam prawie bez przerwy. No, jeśli nie liczyć przerwy spowodowanej nagłą awarią mojego niezawodnego do tej pory samochodu. Do dziś wydawało mi się, że takie sytuacje zdarzają się tylko w filmach, i to amerykańskich. Jedziesz, jedziesz i nagle bach, samochód odmawia posłuszeństwa. Zatrzymuje się gdzieś na pustej drodze, a może w środku lasu. Oczywiście, że nie ma zasięgu, więc czekasz na jakiś przejeżdżający samochód, aby prosić o pomoc i jak na złość ani z jednej, ani z drugiej strony nic nie nadjeżdża. Mijają godziny, ty siedzisz na poboczu, albo w rowie, albo w samochodzie, albo pod drzewem i zastanawiasz się, jak to się dzieje, że w XXI wieku przy takim rozwoju motoryzacji nikt nie jedzie tą drogą, co ty. Dopiero później okazuje się, że tej drogi wcale nie ma na mapie i nigdy nie było, ale teraz jeszcze o tym nie wiesz. Siedzisz więc pod drzewem albo w rowie i kiedy w końcu podejmujesz decyzję, aby zostawić samochód i iść w kierunku cywilizacji, jakiejkolwiek, choć przy braku nawigacji zupełnie nie wiadomo, czy kierunek przez ciebie obrany jest słuszny. Słyszysz w oddali warkot silnika. Zatrzymuje się przy tobie zdezelowany pick-up, a z wnętrza szoferki uśmiecha się do ciebie przystojny kierowca o południowej urodzie, który chwilę później bierze twój samochód na hol i proponuje podwózkę do najbliższego warsztatu. Okazuje się jednak, że ten najbliższy warsztat wcale nie jest tak blisko. Mijają kolejne godziny. No, może trochę przesadzam i przyspieszam. Zapada zmrok i żeby nie tułać się po nocy, ostajemy w niewielkim pensjonacie. Hoteliku, moteliku, czy jak tam sobie to nazwiesz. Oczywiście nie wiadomo gdzie, bo tracisz zupełnie orientację przez ten brak zasięgu. A jak już zwiniesz się w kłębek na niewygodnym łóżku, próbując bezskutecznie zasnąć, ktoś puka do drzwi. Oczywiście nie otwierasz, bo się boisz. Pukanie staje się jednak coraz bardziej natarczywe. Ty nadal nie reagujesz. Zakładasz koc na głowę zgodnie z zasadą. Jeśli ja nie widzę, to może mnie też nie widzą. Słyszysz teraz tępe uderzenia, pewnie siekierą. A reżyser wydziera się na operatora, żeby dał zbliżenie, jak trzęsiesz się ze strachu pod tym kocem. A potem jest już tylko cisza, cięcie. Poczułam się więc dziś jak bohaterka amerykańskiego filmu. Nie mylić z amerykańskim snem. Może niekoniecznie było tak, jak w podrzędnych scenariuszach filmu klasy B, ale pewne elementy pasowały. Na przykład wyjazd o świcie. Zupełnie nie wiem, dlaczego postanowiłam wyruszyć na te Mazury równo ze wschodem słońca. Tak mi się spieszyło. Gdybym wyruszyła godzinę później, na pewno zdążyliby już usunąć skutki nocnej wichury w postaci zwalonego drzewa i nie przyszłoby mi na myśl skręcić w prawo, mając nadzieję, że skrócę sobie proponowany objazd. Mój niezawodny samochód, do tej pory oczywiście, był nadal niezawodny, gdybym nie wjechała w jakąś mega dziurę w środku lasu. Każde zawieszenie by w niej poległo. Przy okazji walnęłam się nieźle o kierownicę. Zasięgu oczywiście nie było, bo nawigacja też wycofała się nagle, acz niespodziewanie dla mnie. I zostałam sama. No może tak nie zupełnie, bo na moim czole rósł coraz większy guzokrwiak. Na przejeżdżający samochód oczywiście nie liczyłam, bo któż mógłby być równie nierozsądny jak ja i wybrać skrót objazdu. Jedyną nadzieję stanowił jakiś pracownik lasów państwowych, który mógłby mnie spotkać podczas patrolowania terenu. Przecież oni mają obowiązek sprawdzania po każdej większej wichurze, co tam się przewróciło, co zawiesiło, a co uległo wywianiu. Na typ południowca wcale się nie nastawiałam. Mógłby być nawet pryszczatym blondynem, byleby tylko wskazał mi pagórek, z którego mogłabym się połączyć z cywilizacją. No to siedziałam. Najpierw w samochodzie, potem w rowie, potem pod drzewem.
szczerze mówiąc nawet nie jednym, wypatrując i nasłuchując na zmianę. Los oczywiście jak zawsze mi sprzyjał, bo już po 45 minutach i 28 sekundach, dobrze, że zegarki nie są uzależnione od telefonii komórkowej, usłyszałam warkot. Jeszcze nie wiedziałam, co się ukaże zza zakrętu. Czy to będzie pick-up? To nie był pick-up. Nawet nie wiem, co to było. Kolor miało też nieokreślony, taki błotno-bagienny. Za kierownicą siedział wprawdzie facet, ale trudno określić, czy bliżej mu było do lasów państwowych, czy do seryjnego zabójcy. Jeśli ktoś wyobraża sobie, że wyskoczyłam na środek tej paskudnej drogi, tarasując swym jestestwem przejazd, to wcale się nie myli. Tak było, chociaż nie wiem po co. Facet i tak musiałby się zatrzymać, bo mój niezawodny do tej pory samochód skutecznie uniemożliwiał dalszą drogę. I sobie, i jemu oczywiście. Naszego dialogu także oczywiście przytaczać nie będę, bo niewiele wniesie do rozwoju i tak przewidywalnej akcji. Koniec końców po jakiejś kolejnej godzinie udało się właścicielowi błotno-bagiennego pojazdu wziąć mnie na hol. Mnie? Czyli raczej mój samochód. Taki skrót myślowy. Jak w filmie. Tylko, że najbliższy warsztat samochodowy i tak okazał się być zbyt daleko, aby tam dotrzeć przed zmrokiem. Za to zasięg był już w zasięgu, na wyciągnięcie telefonu. Trafiłam więc z nieznajomym, choć może już teraz ze znajomym, do leśniczówki. Niewielki budynek, świeżo pomalowany na jasny kolor, z wesołymi błękitnymi drzwiami wejściowymi i oknami wypełnionymi kolorowymi firankami, wzbudzał zaufanie i zapraszał do środka. Nieznajomy znajomy oczywiście zaprosił mnie do tego środka w imieniu leśniczówki. Z zamrażalnika wyciągnął opakowanie mrożonego groszku. To akurat jak z filmu było. I przyłożył do mojego czoła w celu zminimalizowania obrażeń. Pomoc drogowa, do której udało mi się dodzwonić po jakimś czasie, piszę po jakimś, bo trochę straciłam rachubę wydzwaniając bez przerwy, okazała pełne zrozumienie dla sytuacji, w której się znalazłam, ale zaoferowała swoje usługi może niekoniecznie już, teraz i natychmiast, na czym mi niezmiernie zależało. Pisali mnie na listę oczekujących. Trochę zdziwili się, gdy określiłam, dokąd mają przyjechać, a nieznajomy znajomy stwierdził, że i tak wykazali się wielką empatią. Przez nocną wichurę mieli naprawdę wiele samochodów do odholowania. Zmrok więc zapadł, a ja, żeby nie tułać się po nocy, skorzystałam z zaproszenia, aby doczekać ranka w pokoju gościnnym. W leśniczówce, czyli drobna zmiana w scenariuszu, żaden tam hotelik, motelik czy pensjonacik. Ogień w kominku, skromna kolacyjka. I tylko się pilnowałam, żeby nic nie pić. Żadna tam naleweczka własnej roboty. Bo niby z czego taki w lesie może naleweczkę zrobić? No dobra, z malin, z jeżyn. A jagodową nalewkę ktoś pił? Nieważne. Nieznajomy znajomy bawił mnie opowieściami sprzed lat i pokazywał stare zdjęcia w zakurzonych albumach. Było już po północy, gdy w końcu rozlokowałam się w pokoju gościnnym. Sprawdziłam, czy nikt nie siedzi w szafie, nie czyha pod łóżkiem, nie ukrywa się za firanką. Zaryglowałam drzwi, czyli zamknęłam je na klucz oraz podstawiłam krzesło pod klamkę i postanowiłam poczekać do rana. Spać oczywiście nie zamierzałam. Pomimo tego, że nieznajomy znajomy okazał się całkiem sympatyczny, lepiej było licha nie kusić. Usiadłam więc na łóżku, owinęłam się kołdrą w świeżutkiej, pachnącej pościeli i próbowałam nie zasnąć. Przez jakiś czas słyszałam, jak gospodarz krząta się jeszcze po domu. Potem usłyszałam kroki, skrzypienie łóżka w pokoju obok i nastała zachęcająca do snu cisza. Odgłosy lasu mi jednak sprzyjały, bo co chwilę coś tam pohukiwało, trzaskało w oddali, skutecznie odsuwając ode mnie chęć przyłożenia głowy do poduszki. Chyba jednak zdrzemnęłam się na chwilę. Obudziło mnie pukanie do drzwi. Gdy rozległo się ponownie, byłam już pewna, że jest jak najbardziej realne. Nie miałam koca, ale przecież pod kołdrą mogłam ukryć się cała. Przy okazji zagłuszyła też tępe uderzenia siekierą. Gdzieś wyjątkowo blisko rozległ się dźwięk klaksonu. To skutecznie poderwało mnie na nogi. Oczywiście należy rozpatrywać to w kontekście użycia związku frazeologicznego.
bo obudziłam się na tylnym siedzeniu mojego niezawodnego do tej pory samochodu. Ściągnęłam z głowy koc w szkocką kratę, który zawsze woziłam ze sobą. Przez szybę przyglądał mi się z dużym zainteresowaniem mężczyzna w kombinezonie z napisem "Pomoc drogowa". Zapukał delikatnie w karoserię. Jeszcze raz. No, dzień dobry. Kolegę musiałem poprosić, żeby zatrąbił, bo pukaniem pani nie mogłem dobudzić. Już się baliśmy, że się pani pod tym kocykiem coś stało. Wygrzebałam się spod koca i spojrzałam przelotnie do lusterka. Nawet ten mały fragmencik mojej twarzy sugerował, że nie jestem gotowa wizualnie na spotkanie z przedstawicielami płci przeciwnej, ale machnęłam na to ręką. Przenośni i nie tylko. W końcu przybyli tu głównie po to, żeby odholować mój samochód. Zresztą żaden z nich nie był wymarzonym przeze mnie typem południowca. Swoją drogą, odezwał się ten drugi, gdy wygramoliłam się z samochodu. Gratuluję odwagi. W takim miejscu? Zrobił nieokreślony ruch ręką. Odwróciłam się. Za mną stała leśniczówka. A właściwie to, co kiedyś pewnie było leśniczówką. Chyliła się wyraźnie ku upadkowi. Stary dach zapadł się z jednej strony. Z drzwi wejściowych zostało niewiele, a w oknach, w których brakowało szyb, powiewały poszarpane firanki.